Pompeje od wielu lat budzą zainteresowanie nie tylko badaczy, lecz również zwykłych ludzi. Tragiczna historia nagłego wybuchu, który przemienił tętniące życiem miasto w opuszczony i zapomniany grunt, stała się motywem przewodnim setek książek, filmów i seriali. Te, choć bazują na wiedzy historycznej i starają się odtworzyć starożytny klimat dość wiernie, mają w sobie sporo dopowiedzeń, elementów fikcyjnych, a także podkręconą do granic możliwości dramaturgię. A co tak naprawdę wiemy o Pompejach? Jak miasto rozwijało się przez lata i czy było dobrym miejscem do życia? Czym trudnili się mieszkańcy i co wchodziło w zakres ich codziennej rutyny? Jak przebiegały ostatnie minuty miasta, zanim wszystko okryła gruba warstwa pyłu? Postarajmy się odpowiedzieć na te pytania, analizując nie tylko końcowe chwile, lecz również to, co działo się wcześniej. I to znacznie wcześniej, bo Pompeje mogą poszczycić się wieloma wiekami rozwoju. Nim zaczniemy dzisiejszy materiał, mam dla Was ogłoszenie i prezent. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat, która oferuje Wam tysiące audiobooków i e-booków. Dzięki BookBeat możecie słuchać swoich ulubionych oraz całkiem nowych książek, kiedy tylko chcecie, na swoim telefonie lub tablecie. Z kodem Historyczny Top dostajecie 30 darmowych godzin, które możecie wykorzystać przez 45 dni od aktywacji w abonamencie BookBeat Basic. Oferta jest ważna do końca lutego 2023 roku. Zarejestrujcie się i zacznijcie przygodę z BookBeat. Link do prostej rejestracji znajdziecie w opisie odcinka. Polecam Wam oczywiście książki historyczne, na przykład Sztukę Wojny, najstarszy traktat wojskowy na świecie, autorstwa Sun Zi, inspirujące biografie i mojego ulubionego Wiedźmina. Życzę Wam dobrej zabawy, a my przenieśmy się teraz na Półwysep Apeniński do starożytnych Pompejów. Przenieśmy się na tereny należące do dzisiejszych Włoch, do malowniczej Kampanii, która nieustannie zachwyca tłumnie przybywających turystów urokiem i naturalnością. Korzystne warunki geograficzne, umiarkowany klimat i wysoka jakość ziem sprawiają, że znajdziemy tu przynoszące bogate zbiory sady i ogrody, dookoła których beztrosko rozciągają się szerokie pasy intensywnej i niczym niezakłóconej zieleni. Potencjał regionu został zauważony już w VII wieku przed naszą erą, co wykorzystała ludność italska. U ujścia rzeki Sarnus, mniej więcej 20 km od współczesnego Neapolu, osiadło wtedy plemię Osków. Tak właśnie zaczęła się historia Pompejów, z początku niewielkiej osady, która stopniowo przybierała na znaczeniu i, jak okazało się w dalekiej przyszłości, miała odegrać w historii nieskromną rolę. Lecz stawiający pierwsze schronienia u podnóża Wezuwiusza nawet w najśmielszych wyobrażeniach nie założyliby, że ogromna góra przyniesie ich przyszłym pokoleniom niewyobrażalne cierpienie. Póki co cieszyli się z lokalizacji sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu. Spławna rzeka i dostęp do morza pozwalały na wymianę handlową, a żyzne, wulkaniczne gleby dostarczały obfitych plonów. Rozpoczęto uprawę zboża i oliwek. Zakładano winnice i sady, wypasano bydło. Nad miastem sprawowali władzę Grecy, a następnie Etruskowie. W coraz bardziej dynamicznym rozroście miasteczka ważny udział miał napływ Samnitów w V wieku przed naszą erą. Lud zamieszkujący uprzednio górzyste tereny zauważył potencjał regionu i zaczął go podbijać, a osiedlając się, zmieszał się z lokalną ludnością. Wraz z upływem czasu poszerzał się zakres terytorialny, a z każdym rokiem przybywało budynków, by sprostać potrzebom podwyższającej się populacji. Wyklarował się plan zagospodarowania przestrzennego, nawiązujący do planu hipodamejskiego. Regularne ulice przecinały się pod kątem prostym, dzięki czemu łatwiej było się poruszać, a nowe budynki powstawały według ścisłego porządku, a nie w losowych, wolnych przestrzeniach, jak dawniej. Zabudowa skoncentrowała się wokół murów obronnych, nie prezentujących się jeszcze zbyt okazale. Przygotowywano się jednak do ich rozszerzenia i dostawienia dodatkowych umocnień. Historia Pompejów nie miała początkowo nic wspólnego z Rzymem, co warto nadmienić, gdyż powszechnie miasto kojarzone jest jako typowo rzymskie. Mimo tego,
okres rzymski przypadał tutaj jedynie na około 160 lat. W IV wieku przed naszą erą miasto nie zostało bezpośrednio wcielone do państwa rzymskiego, lecz zyskało status sprzymierzeńca. Co oznaczało to w praktyce? Przede wszystkim pozostała własna autonomia. Nie zmieniono dotychczasowych instytucji ani języka urzędowego. Praktycznie wszystkie z odnalezionych inskrypcji datowanych do I wieku przed naszą erą wyryte były po oskijsku, a najwyższe sprawowane urzędy wywodziły się z tradycji samnickiej. Ceną odrębności było jednak zobowiązanie do udzielania militarnego wsparcia Rzymowi w razie zaistniałej konieczności. Pompeje, pozostające zatem rzymskim sprzymierzeńcem, lecz posiadające wysoki stopień samodzielności, funkcjonowały dalej i zyskiwały na znaczeniu. Drugi wiek przed naszą erą, dla miasta w dalszym ciągu czasy samnickie, był okresem ogólnej poprawy warunków życia w Italii. Brak wojen i względny spokój otworzyły furtkę do rozwoju rzemieślnictwa, handlu oraz żeglugi. Podobnie jak wiele miast w tamtym czasie, Pompeje doświadczyły wzrostu gospodarczego, co wyraźnie odczuli wszyscy mieszkańcy. To właśnie wtedy zyskali oni nowe miejsca publiczne, takie jak teatr oraz termy, a starsze gmachy odnowiono, by prezentowały się nienagannie. Powstało wtedy także wiele wystawnych domów prywatnych, których właściciele cenili wysokiej jakości wyroby ceramiczne, a pomieszczenia ozdabiali starannymi freskami, których tak wiele przetrwało do dziś, podobnie jak wspaniałych mozaik. Spróbujmy poczuć ten charakter rozwijającego się prężnie miasteczka. Port, w którym zewsząd dobiegają strzępki rozmów prowadzonych w najróżniejszych językach. Monumentalne gmachy publiczne, wąskie, lecz tętniące życiem uliczki. Mieszkańcy pospiesznie przechodzący w tej i we w te, pochłonięci załatwianiem sprawunków. Dzielnica portowa robiła wrażenie. W zasadzie w I wieku przed Chrystusem cały zachodni stok Pompejów imponował przepychem, który obrazował się wieloma pięknymi budowlami. Znajdowały się tam wille, wielkie posiadłości z widokiem na morze. Należały one do arystokracji i kosztowały krocie, jednak niezwykły widok na Zatokę Neapolitańską podczas wystawnych przyjęć był wart każdych pieniędzy. W dzielnicy portowej wybudowano jedną z najważniejszych świątyń Pompejów – świątynię Wenus. Jej kult był niezwykle silnie zakorzeniony w Pompejach i sięgał czasów Venus Physica, władczyni życia i śmierci, bogini nieba i podziemi. W I wieku przed naszą erą Sulla zmienił kult Wenus na boginię piękna i miłości. Wtedy to poświęcono jej osobne sanktuarium, które niestety splądrowano po wybuchu wulkanu doszczętnie. Krajobraz dzielnicy portowej uzupełniały m.in. willa cesarska, termy podmiejskie i najważniejsza, brama morska, prowadząca bezpośrednio do miasta. Serce miasta, forum rozmiarów na tyle dużych, by mogły się tam gromadzić imponujące tłumy obywateli, nigdy nie było puste. Przy placu mieściły się gmachy Rady Miejskiej, bazylika, w której sąd zbierał się na posiedzenia i wydawał werdykty, miejskie archiwum i bogato zdobione świątynie. Obok biegły łuki triumfalne i kolumny podtrzymujące marmurowe posągi. Gdzieniegdzie ustawiano pulpity, na których regularnie pojawiały się aktualne dekrety, by każdy mógł łatwo się z nimi zapoznać. Do placu łatwo było dotrzeć ze wszystkich stron miasta, więc nie przychodziło się tam jedynie w konkretnych i z góry ustalonych celach. To po prostu punkt spotkań, gdzie zawsze znalazła się okazja do wymienienia się najnowszymi wieściami, podzielenia spostrzeżeniami na temat nadchodzących wyborów, czy podpytania o dawno niewidzianego sprzedawcę, o którym zdążyło pojawić się już kilka plotek. Szczególnie świątyń postawiono na forum kilka. Wyróżnić możemy sanktuarium Jupitera, Apolla czy świątynię Larów. Ta ostatnia wzbudza podziw po dziś dzień, gdyż wyróżnia się wyraźną innością. Architektoniczne wnęki i występki charakterystyczne są bardziej dla hellenistycznego wschodu niż tubylczych wzorców. Świątynia Jupitera, tudzież Jowisza, to kolejna z imponujących budowli publicznych, której towarzyszyły łuki triumfalne. Świątynie te wzniesiono w II wieku przed naszą erą, a po 80 roku przed naszą erą świątynię przekształcono w kapitolium poświęcone kultowi triady Jupiter, Junona, Minerva. Możliwe, że największe wrażenie wywierała świątynia Apolla. Przed narzuceniem kultu Trójcy Kapitolińskiej Apollina uważano nawet za patrona miasta. Jego kult należał do niezwykle silnych, a potwierdzać to może fakt,
że pierwszą wersję świątyni datuje się nawet na VII-VI wiek przed naszą erą. Wzniesione prawdopodobnie przez Etrusków, być może Greków, sanktuarium przetrwało do dziś i do dziś robi niezwykłe wrażenie. Z czasem w związku z wydarzeniami, o których opowiem Wam w tym materiale, na forum wzniesiono także świątynię Wespazjana, cesarza, na pomoc którego liczono. Na forum znajdowały się także termy foralne, jako jedyne czynne w momencie wybuchu Wezuwiusza i Wielki Targ Macellum. Jak w wielu centrach miast po dziś dzień, i na forum pompejańskim znajdowała się latryna. Pokaźnych rozmiarów budowla swą konstrukcją przystosowana była do wytrzymywania znacznego obciążenia. Dziś podczas zwiedzania Pompejów wyszczególnia się 9 głównych regionów miasta. Ja zaznaczę, że oprócz forum, portu istotne były także dzielnica teatralna, na której znajdowało się m.in. Trójkątne Forum, Wielki i Mały Teatr oraz świątynie Izydy i Zeusa Melichiosa, ale także dzielnica południowa, w której wyszczególnia się takie budowle jak amfiteatr czy cmentarz. Znajdują się tam także słynne domy Wenus, Cnotliwych Kochanków czy dom Menandra oraz posesja Julii Felix. Atmosfera w Pompejach była zdecydowanie inna niż ta odczuwana w pobliskich kampańskich miejscowościach uzdrowiskowych, takich jak Stabie. Pompeje nie były bowiem kurortem wypoczynkowym, pełnym okazałych rezydencji, do których najbogatsi zjeżdżali się celem zaznania chwil relaksu. W naszej głowie powinien raczej wykreować się obraz średniej wielkości miasteczka, w którym trudniono się głównie handlem i rzemiosłem, a każdy dzień wypełniała praca. Czas wzrostu zbiegł się z decyzją o poszerzeniu bezpieczeństwa. Ochronę przed wrogami miały gwarantować ciągnące się na ponad 3 km masywne mury wraz z fortyfikacjami, 12 wieżami obronnymi i bramami miejskimi. Renowacje nie wynikały z wizji nadchodzącego zagrożenia. Konstrukcji nie stawiano w pośpiechu, lecz dokładnie je przemyślano. Nie martwiono się nie tylko o czas prac, lecz również konieczne finanse. Ich przeważającą część ofiarowały zamożne rody, chcące zadbać o wygląd miasta. Potężne i nowocześnie poprowadzone mury podkreślały już od wjazdu wysoki status oraz wielką wagę przykładaną przez mieszkańców do autonomii. Po latach system umocnień okazał się bardzo przydatny w trakcie rzymskich najazdów podczas rozpoczętej w 91 roku przed naszą erą wojny italskiej i być może odparł kilka prób przejęcia Pompejów. Sam konflikt poprzedził bunt Italików, będący reakcją na brak nadania im przez Rzymian obywatelstwa. Wzburzone plemiona rozpoczęły walkę przeciw dyskryminacji i choć powstańcy nie mieli dużych szans wobec stanowczych i dobrze wyszkolonych rzymskich oddziałów, kolejne miejscowości dołączały się, by solidarnie stawić opór i okazać niezadowolenie. Historyczne źródła wyraźnie podkreślają obecność Pompejańczyków, którzy szybko chwycili za broń. Apian z Aleksandrii w swoim obszernym dziele Historia Rzymska opisuje przystąpienie do walk następująco. Gdy wybuchło to powstanie, wszystkie ludy, które sąsiadowały z Askulańczykami, ujawniły swe przygotowania, a więc Marsowie, Pelignowie, Westynowie i Marucynowie, za nimi Picenowie, Frentanowie, Hirpinowie tudzież Pompejańczycy, Wenuzyńczycy i Japygowie, Lukanowie i Samnici, ludy i dawniej wrogie Rzymianom. Wysłały one posłów do Rzymu, którzy skarżyli się, że choć walnie współdziałali z Rzymianami przy zdobywaniu władczego stanowiska w świecie, nie uznaje się ich za godnych obywatelstwa w nagrodę za pomoc. Ale Senat odpowiedział im bardzo twardo. Straciwszy tedy wszelką nadzieję, zaczęli się zbroić. Mieli zaś prócz wojsk stojących po miastach ogółem do 100 tysięcy jazdy i piechoty. Rzymianie ze swej strony, łącznie z ludami italskimi, które jeszcze utrzymały związek z nimi, wystawili przeciw nim równe siły. Zapiski z tamtego okresu nie dostarczają jednoznacznych informacji na temat dokładnego przebiegu walk. Jednak Pompeje mogły być oblężone przez oddziały Korneliusza Sulli 2 lata po wybuchu konfliktu. Podczas wojny italskiej powszechnym działaniem było obleganie miast, na co wpływ miały rozległe tereny i strategia obu stron skoncentrowana na posuwaniu się w głąb frontu przez zdobywanie kolejnych punktów oporu przeciwnika. To właśnie podczas mobilizacji do odparcia wrogów spod bram mogły powstać zachowane do naszych czasów komunikaty wzywające do walk. Duże napisy, naniesione w pośpiechu z daleka rzucają się w oczy jaskrawo-czerwoną farbą, kierowały zamieszkałych w okolicy mężczyzn do wyznaczonych punktów zbiórek przy strategicznych stanowiskach wzdłuż murów.
Brak zniszczeń budynków oraz innych zachowanych śladów świadczących o wtargnięciu Rzymian do miasta nie pozwala na jednoznaczną ocenę, czy miasto zostało wtedy zdobyte. Nie możemy tego ani potwierdzić, ani zanegować, lecz tylko starać się znaleźć najbardziej prawdopodobną hipotezę. Niektórzy z historyków przychylają się do wersji, że mieszkańcy skapitulowali i obyło się bez poważniejszych szkód. To, co jest jednak pewne, to założenie w Pompejach kolonii przez Sulę około roku 80 przed Chrystusem. Przyszły dyktator potraktował analogicznie kilkanaście miast w południowym regionie, ustanawiając kolonie wojskowe tam, gdzie ludność była mu szczególnie przeciwna. Zabieg miał przynieść dwie podstawowe korzyści: zadowolenie i wdzięczność weteranów oraz kontrolę nad niepewnymi terenami. Panowanie rzymskie okazało się, jak widać, dla Pompejów nieuniknione i to właśnie 80 rok przed naszą erą uważany jest za oficjalny początek okresu rzymskiego dla tego ośrodka. Możliwe jednak, że już 3 lata wcześniej, po powrocie Suli z Azji Mniejszej, miasto stawiło kolejny opór, zostało zbrojnie opanowane i zmuszone do posłuszeństwa. Granice są tutaj płynne, a my nie dysponujemy wiążącymi dowodami, które z dokładną precyzją odpowiedziałyby nam na pytanie, kiedy Pompeje stały się rzymskie. Datowanie nie jest tutaj jednak najważniejsze. Skupmy się na samym fakcie opanowania miasta. Czy sprawiło ono, że z dnia na dzień doszło do całkowitej zmiany? Absolutnie nie. Choć przejęcie terenu było ostre i gwałtowne, nie przeistoczyło nagle kształtowanych od setek lat Pompejów w zupełnie inny twór, wymazując przy tym ich oryginalność. Proces przemian, którego początkiem było utworzenie Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, czyli korneliańskiej kolonii Pompejów pod boską opieką Wenus, był długotrwały i stopniowy i nie oznaczał w żadnym stopniu zastoju w rozwoju. Ten trwał dalej, lecz na innych zasadach. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rzymska kolonizacja była nasilona, a na jej skalę składały się przede wszystkim czynniki ekonomiczne i geograficzne. Nadmorskie miasteczko o sprzyjającym klimacie, doskonale rozwinięte i zagospodarowane, stanowiło atrakcyjny cel. Wśród nowych osadników nie brakowało wysokich rangą wojskowych, którzy nie zadowalali się tylko otrzymanymi w zamian za wieloletni staż i osiągnięcia ziemiami, lecz chcieli również kształtować politykę wewnętrzną. Rdzenni mieszkańcy utracili zgromadzone majątki. Część z ich gruntów oraz dochodowych gospodarstw została przekazana w nagrodę sulańskim kolonistom. Odebrano im także przywileje i zepchnięto na margines życia politycznego. Przez blisko ćwierć wieku przedstawiciele szanowanych miejscowych rodów, piastujących wcześniej najwyższe stanowiska, w ogóle nie pojawiali się w zapiskach na listach urzędników zachowanych z tamtego okresu. Odsunięcie od władzy, utrata wielu praw i zmiana hierarchii były jasnym komunikatem. Lepiej się podporządkujcie, bo sprzeciw każemy surowo. Potrzeba było lat, by lokalni mieszkańcy wyszli z niełaski i ponownie odzyskali wpływ na podejmowanie istotnych decyzji. Niektórzy mieli jednak więcej szczęścia. Ci, których łączyły z Rzymianami odpowiednie koneksje i prowadzenie wspólnych interesów, mogli liczyć na łagodniejsze traktowanie. Po chaotycznym czasie wojny i nagłych zmianach administracyjnych narzuconych przez Rzym, ogólna sytuacja zaczęła się uspokajać. Poprzednie lata wypełnione niepokojem, obawami, stresem i niepewnością minęły. Nie było już żadnego otwartego konfliktu ani konieczności mobilizacji. Ludzie, chcąc nie chcąc, pogodzili się z nową rzeczywistością i przystosowali do ostatnich reform. Zaakceptowali nawet postępującą romanizację, związaną z napływem wzorców kulturowych, literatury i sztuki rzymskiej. Ponownie na pierwszy plan wysunęły się codzienne obowiązki, praca i chęć zapewnienia dobrobytu najbliższym. I tak kolejne pokolenia żyły spokojnie w cieniu Wezuwiusza, przekonane o tym, że ich miastu nic już nie zagraża. O Pompejach ponownie zrobiło się głośno dopiero w roku 59, w związku z zamieszkami, o których słuchy dotarły aż do samej stolicy. Pod wpływem emocji i zapewne wysokoprocentowych trunków, pompejańscy kibice pobili się z przybyłymi z Nucerii entuzjastami igrzysk.
Początkowe pokrzykiwania i obelgi zaogniły się tak, że sytuacja w amfiteatrze wymknęła się spod jakiejkolwiek kontroli. W ruch poszły pięści, kamienie, a na końcu broń. Nie obyło się więc bez ofiar śmiertelnych. Senat zakazał wtedy na okres 10 lat organizowania niektórych rozrywek, co było dotkliwą karą, patrząc na ówczesną popularność takich zawodów. Obostrzenia nie były jednak aż tak restrykcyjne, by przekreślić całe igrzyska. Najprawdopodobniej wyłączono tylko kultowy punkt w postaci walk gladiatorów. Nie możemy w końcu zapominać, że igrzyska były niezwykle silnym czynnikiem spajającym lokalne społeczeństwo, a przy tym okazją do zaprezentowania się urzędnikom z dobrej strony. Odpowiednio wysokie wsparcie finansowe uroczystości potrafiło zjednać im obywateli i znacząco podnieść reputację. Niektórzy szczycili się nawet, że nie zaczerpnęli choćby jednego asa z pieniędzy publicznych, lecz pokryli wszystkie wydatki z własnej kieszeni. Poza tym jednym incydentem, zdaje się jednak, że codzienne życie w Pompejach było raczej przewidywalne i pozbawione większych rozruchów, buntów czy zamieszek. Jakże przykrym odstępstwem od spokojnej, momentami sielankowej rutyny musiało być obudzenie się w roku 62, w dniu, w którym ziemia zaczęła drżeć. Co gorsza, to drżenie przemieniło się w silne wstrząsy. Trzęsienie ziemi nawiedziło cały region, jednak to właśnie Pompeje ucierpiały najmocniej, będąc jego epicentrum. Druzgocący widok gruzów świątyń, murów i budynków mieszkalnych dał poważnie odczuć mieszkańcom, jak natura potrafi w kilka chwil przemienić pieczołowicie wznoszone ludzkie dzieła w pył i odłamki. Część osób zdecydowała się na wyjazd i ruszyła w kierunku nowego, wielu jednak zostało, aby odbudować dawną potęgę. Gdyby dziś jakiś rejon został dotknięty katastrofą naturalną, oczekiwalibyśmy, że państwo wyciągnie pomocną dłoń, wesprze finansami i zapewni poszkodowanym wszystko, żeby stanęli na nogi. Nadzieje Pompejów na środki ze strony cesarza byłyby jednak złudne. Miasto było zdane tylko na siebie. Choć w przeszłości, po trzęsieniach ziemi w 17 i 23 roku, Tyberiusz okazał hojność i przydzielił spore fundusze kilkunastu potrzebującym miastom, nie było najmniejszych szans na powtórzenie takiego ruchu przez panującego ówcześnie Nerona. Jego wystawne życie i kontrowersyjne decyzje sprawiły, że skarbiec świecił pustkami, a po pożarze Rzymu w roku 64 problemy finansowe sięgnęły zenitu. Zarówno tuż po samej tragedii, jak i w kolejnych latach, Pompeje nie mogły liczyć na nic ponad to, co zgromadzą we własnym zakresie. Gdy po burzliwym roku 69, określanym jako rok czterech cesarzy, swoją pozycję ugruntował Wespazjan, poświęcił on nieco uwagi zniszczonym Pompejom. Była to jednak w większości pomoc związana z wysłaniem stosownych urzędników do zbadania sprawy, aniżeli przekazanie niezbędnych funduszy. Nie czekając zatem na cud w postaci dodatkowego wsparcia z zewnątrz, Pompejańczycy zabrali się od razu po katastrofie za żmudny proces odbudowy. Byli zmotywowani, aby za kilka lat móc spojrzeć na efekty własnej pracy i zobaczyć w nich dawną świetność ukochanych miejsc. Cieśle, kowale, malarze i robotnicy mieli ręce pełne roboty, lecz mimo najszczerszych chęci, ilość zadań przekraczała ich możliwości i przekreślała szanse na szybkie postawienie miasta na nogi. Przeszkodą były także braki w materiałach budowlanych i problemy w znalezieniu i transporcie takich, które umożliwiłyby postawienie solidnych i wytrzymałych konstrukcji. Korzystano więc z tego, co się ostało. Odkopywano z ruin pozostałości ścian i nadające się do użytku większe elementy. Sklejano kawałki mozaik, płytek i dachówek. I powoli, lecz sukcesywnie, praca posuwała się naprzód. Kilkanaście lat później, latem 79 roku, przemykający szybko obok forum mieszkańcy mogli dostrzec istny chaos, nie dający zepchnąć przykrych wspomnień o trzęsieniu w odmęty niepamięci. Zachwycająca blisko dwie dekady temu bazylika wciąż leżała pod gruzami, wyglądając lepszych dni. Puste, pozbawione zdobień ściany dawnych gmachów i odsłonięte cokoły, przygotowywane na umieszczenie kunsztownych posągów przypominały, że prace są w toku, a końca nadal nie widać. Nie wszędzie, nawet w samym centrum, doprowadzono ponownie sieć rurociągów.
Mimo niewątpliwych problemów z prowadzeniem renowacji, Pompeje posunęły się do przodu. Chociaż do ideału pozostało jeszcze wiele czasu, energii i pieniędzy, większość budowli odnawiano, stosując przy tym nowoczesne metody. Starano się także wyjść naprzeciw potrzebom ludu. Choć z dwóch działających niegdyś term udało się odratować tylko część jednej, a dokładniej jedno skrzydło, postawiono zupełnie nowy budynek tego typu i właśnie go dokończano. Pozostałe termy, cały czas poddawane pracom, miały za jakiś czas doczekać się otwarcia w zupełnie nowej, świeżej odsłonie. Rzymskie społeczeństwo nie mogło obejść się także bez igrzysk, toteż pierwszoplanowym zadaniem stało się doprowadzenie do jak najlepszego stanu amfiteatru. Był on już praktycznie na finiszu i szykowano się na oficjalną inaugurację. Widzowie myśleli już niecierpliwie o czekających rozrywkach, włącznie z odświętnym pochodem przechodzącym przez główne ulice, który tradycyjnie poprzedzał zawody. Rozglądając się dookoła, można by odnieść wrażenie, że jest się na ogromnym, niekończącym się placu budowy, gdzie wszelkie prace wykonuje się dość chaotycznie. W niektórych miejscach miasto zdawało się zatrzymać w momencie wielkiego trzęsienia, o czym świadczyły nienaruszone gruzowiska. Gdzieniegdzie coś ukończono, lecz tuż obok stał budynek całkowicie porzucony. Nieco dalej wyłaniał się szereg świeżo skończonych gmachów bez jakiejś głębi, wybrakowany, pozbawiony dekoracji i zdobień. Za rogiem, tuż obok rumowiska, w pośpiechu kończony jest wielki projekt, zaplanowany z rozmachem kilka lat do tyłu. To, co stare, zniszczone i zapomniane, przenikało się z nowym, innowacyjnym i zadbanym. Jeszcze większy kontrast i dramatycznie rysującą się przepaść obserwowało się, przechodząc w pobliżu domów prywatnych. O ile najbogatsi cieszyli się w pełni odnowionymi mieszkaniami, tak ci o skromniejszych zasobach mogli jedynie szczątkowo zająć się naprawą szkód. Bardzo wiele domów w ogóle nie zostało poddanych renowacjom. Nędznie tkwiły w opłakanym, bliskim zawaleniu stanie. Drogi, choć będące w lepszym stanie i na bieżąco restaurowane, nie chroniły przed problemami komunikacyjnymi. Co prawda układ ulic się nie zmienił, jednak najbardziej uprzywilejowani obywatele posiadali drogi prywatne. Sprawiało to, że momentami przedostanie się z jednego punktu do drugiego wydłużało się absurdalnie. Włodarze zmagali się jednak z bezustannym brakiem czasu na solidne opracowanie planu rozładowania ruchu. Gdzieby nie spojrzeć, wszędzie było jeszcze tak wiele do zrobienia. Zajmowała ich teraz konieczność naprawy infrastruktury dróg prowadzących do forum. Ze względu na ich fatalny stan zagrodzono dojazd, odcinając tym samym główny plac. Wyobraźmy sobie, że możemy na chwilę wmieszać się niezauważeni w tłum. Stoimy w samym środku miasta, na rogu uliczki stanowiącej ważny punkt dla mieszkańców, chłonąc esencję codziennego życia. Wokoło kłębią się ludzie, słychać gwar i śmiechy. Choć zaledwie kilka godzin temu z nieba lał się żar, to teraz padające na twarz promienie stanowią raczej miły dodatek aniżeli utrapienie. Jak możemy zobaczyć, skłoniło to tłumy do opuszczenia nagrzanych ciasnych domostw i udania się tutaj, by zaopatrzyć je w produkty większej lub mniejszej potrzeby. Naszą uwagę przyciągają barwne tabliczki, już z oddali zachęcające do zapoznania się z asortymentem szeregu sklepików. Ulica aż roi się od klientów zerkających z zaciekawieniem na zastawiony chodnik, który kilku ze sprzedawców sprytnie wykorzystało jako efektywną wystawę dla swoich towarów. Przedzierając się obok tarasujących przejście specjałów, kątem oka dostrzegamy piekarnię i w tym samym momencie uderza nas apetyczny zapach świeżych wypieków, które dopiero co opuściły piec. Obok tych prężnie funkcjonujących biznesów kryją się jednak lokale dopiero szykujące otwarcie w najbliższych tygodniach. Puste wnętrza tylko czekają na zastawienie półek uginającymi się pod ciężarem produktów i ladami, gdzie znajdzie się dość miejsca na rozłożenie nęcących zmysły delikatesu. Część dawnych biznesów przeniosła się z kolei do prowizorycznie zagospodarowanych pomieszczeń domów. Nie każdego stać w końcu na ratowanie budynku, który trzęsienie doszczętnie zrównało z ziemią. Te pokoje, które wychodziły na ulicę, szybko zyskały nowe przeznaczenie. Choć metraż jest ograniczony i właściciele musieli wykazać się dozą kreatywności, by zaaranżować funkcjonalnie tak ciasną przestrzeń, sprzedaż i tak kręci się pełną parą i nikomu nie przychodzi do głowy narzekać. Powszechne są również przydomowe warsztaty, z których docierają nas przytłumione odgłosy regularnych uderzeń młotka.
Kierując się prosto, zerkamy zaintrygowani na murek pokryty całym przekrojem informacji. Od drobnych komunikatów i dowcipów w rymowanej formie, przez oferty najmu, aż po cenniki usług i reklamy pobliskich rzemieślników. Nie brakuje na bazgranych w pośpiechu docinek wywołujących kpiące uśmieszki przechodniów, jak choćby naniesiony u góry napis. Tkacz Sukcesus kocha się w szynkarce Iris, a ona ma tu gdzieś. Tuż pod nim starannie umieszczono szczególnie duże obwieszczenie. Zapowiedź walk gladiatorów. Uciechę dla tłumów żonnej rozrywki gawiedzi nagłaśnia się z ogromnym wyprzedzeniem. Toczący walki wysportowani mężczyźni, którym okazjonalnie towarzyszą dzikie zwierzęta, lecz nie tak egzotyczne i sprowadzane z odległych krain jak te w Rzymie, to w końcu atrakcja, której nikt nie chce za żadne skarby przegapić. Nie możemy przystawać jednak przy ogłoszeniach w nieskończoność. Pora na odwiedzenie placu, na którym obecnie wystawia spora ilość kramarzy. Przed trzęsieniem działania kupców koncentrowały się w Macelum, specjalnym budynku targowym, gdzie na dużej powierzchni sprzedawano wszystko, czego dusza zapragnie. W poszczególnych częściach hal można było przebierać w rybach, owocach morza, warzywach, orzechach i rodzynkach, wybrać idealnie dojrzałe figi z wielkiego kosza, czy zachwycić się rumianymi bochenkami chleba oraz ciastkami wypiekanymi według tradycyjnej receptury. Ponieważ Macelum jest jednak nadal nieodbudowane, handel musiał przenieść się na otwartą przestrzeń. W główny dzień targowy, sobotę, wokół straganów panuje największy ruch. Dzisiaj jest tu nieco spokojniej, co nie oznacza, że nic się nie dzieje. Rysuje się przed nami obraz najróżniejszych stoisk, gdzie znajdziemy zarówno świeże warzywa i owoce, koszyki z pieczywem, przekąski i napoje, sery, miód, egzotyczne przyprawy, a także narzędzia, garnki i inne wyroby ceramiczne i drobne przedmioty codziennego użytku. Widzimy kupca przechadzającego się wzdłuż straganu, głośno zachwalającego swoje garu. Sos rybny, używany jako marynata do warzyw i mięs. Ktoś podchodzi do niego, ogląda, podpytuje o cenę i wdaje się w krótką pogawędkę. Kilka metrów dalej targuje się trójka kobiet, chcących wynegocjować bardziej atrakcyjną cenę za kolorową tkaninę. Wkoło biegają dzieci, które bądź pomagają swoim rodzicom, bądź wykorzystują ich nieuwagę i zaczynają bawić się w berka lub chowanego. W tym zgiełku, gdy każdy jest zajęty swoimi sprawunkami, z pewnością nikt nie zwróci na nie uwagi i nie zgani za psoty. Której z nich, nawet się nie zatrzymując, przebiega obok skulonego w kącie żebraka, któremu czasem ktoś ofiaruje jałmużnę, poruszony jego nędznym wyglądem. Choć miasto przeżyło chwilę grozy, zdaje się wychodzić obronną ręką. Patrząc na nie, możemy pomyśleć, że jeszcze kilka lat ciężkiej pracy i wszystko wróci do normy. A jednak, ziemia w ostatnich tygodniach znów zaczyna co jakiś czas drżeć. Nikt nie chce dopuścić do siebie myśli, że po kilkunastu latach sytuacja może się powtórzyć. Jakże okrutny i nieprzewidywalny potrafi być los. Już tylko tygodnie dzielą miasto, które chciało się podnieść z ruin, od przykrycia na wieki przez grubą warstwę pyłu. Tradycyjna data jednej z największych katastrof starożytności to 24 sierpnia 79 roku, między 10 a 11. Prawdopodobnie to wtedy nastąpił wybuch, który całkowicie pogrzebał Pompeję i Herkulanum. Ten sam Wezuwiusz, którego obsadzone w 2/3 winoroślami zbocza dostarczały cennych plonów, nagle przemienił się w źródło masowej zagłady. Wszystko zaczęło się od przeraźliwego huku, bezpośrednio po którym nastąpił wyrzut ogromnej ilości magmy. Wysoko w powietrze wzbiły się okruchy lawy i toksyczne chmury rozgrzane do 500 stopni Celsjusza. Śmiercionośna lawina parzących popiołów i skał spadała następnie na południe i wschód od wulkanu. Kolejne, mniejsze w sile wybuchy dorzucały dalszego materiału. Przez własny ciężar zapadł się stożek krateru, a po bokach spłynęły fale lawy, zakrywając okoliczne tereny. Wytyczone dla pieszych chodniki i wyłożone dopasowanymi płytami jezdnie, które od lat szczerbiły przewożące rozmaite towary wozy, zakryły się teraz pyłem, tak samo jak świątynia, łaźnia czy dom publiczny. To, co jeszcze kilka dni temu było gwarnymi ulicami,
pełnymi tłumnie wyległych zażyć świeżego powietrza mieszkańców, bezpowrotnie zniknęło. Nagle dziesiątki tabliczek z wyrytymi kwitami, skrupulatnie posortowane i ułożone przez bankiera w skrzyni domowego archiwum, straciły jakąkolwiek wartość. Wszystkie zawarte interesy, wyliczone prowizje i udzielone pożyczki nie miały już żadnego znaczenia. Nic nie miało już znaczenia. Czy mieszkańcy naprawdę nie spodziewali się eksplozji? Przez 18 wieków Wezuwiusz pozostawał w uśpieniu. Nic więc dziwnego, że nie przypuszczano, że może dojść do katastrofy. W starożytności nie istniały jednostki monitorujące profesjonalnym sprzętem aktywność wulkaniczną. Obecnie moglibyśmy przewidzieć trzęsienie ziemi z miesięcznym wyprzedzeniem i zarządzić zbiorową akcję ewakuacyjną, ale blisko 2000 lat temu było to nierealne. Dla miejscowych Wezuwiusz był po prostu zwykłą górą, na zboczu której można uprawiać plony i wypasać bydło. Pojawiające się wstrząsy, szczególnie te o niewielkiej sile, nie alarmowały w wystarczającym stopniu. Wszyscy przyzwyczaili się już do drgań. W tygodniach poprzedzających wybuch najprawdopodobniej doszło do nasileń zjawisk sejsmologicznych. W mieście odnotowano trwające remonty w wielu budynkach publicznych i prywatnych. Niektóre z nich mogły być rozpoczęte właśnie z powodu ostatnich, coraz silniejszych wstrząsów. Ostatnie dni Pompejów musiały być zatem chaotyczne i pełne lęku. Obawiając się nadchodzącej powtórki z tragedii w roku 62, niektórzy rzucili się do ucieczki, pakując cały dobytek i dokładając starań, by wywieźć bezpiecznie wszystko, co najcenniejsze. Inni, z nadzieją na rychły powrót, przenieśli kosztowności do schowków i z podstawowymi bagażami udali się z dala od miasta, by przeczekać najbliższe dni. Część osób z przeróżnych powodów uznała jednak, że nie opuści rodzinnej ziemi. Przyziemne obowiązki trzymały ich niczym kleszcze i nie pozwalały podjąć decyzji o ucieczce, nawet gdy sytuacja z dnia na dzień się pogarszała. Przecież podczas nieobecności pole rolnika samo się sobą nie zajmie, a utarg wprowadzony przez kupca sklepiku nie spadnie z nieba. Reakcje ludzkie w trudnych sytuacjach są bardzo zróżnicowane. Nie ma więc co się dziwić, że tak jak pewne rodziny czym prędzej zniknęły ze strefy zagrożenia, by nie narażać się na potencjalne niebezpieczeństwo, tak inni za żadne skarby nie wyobrażaliby sobie ewakuacji. Niektórzy zwyczajnie nie mieli też w tej kwestii nic do powiedzenia. Dostali od swoich panów polecenie, aby przypilnować posiadłości pod ich nieobecność i musieli je wypełnić. Pewnych informacji na temat erupcji dostarczają nam dwa listy Pliniusza Młodszego, starającego się w swojej korespondencji odtworzyć szczegóły przebiegu klęski. Z pierwszego z nich poznajemy przede wszystkim historię jego wuja, Pliniusza Starszego, który ujrzawszy na niebie osobliwą chmurę przesłaniającą w oddali niebo, czym prędzej postanowił zbadać unikalne zjawisko, jak zresztą przystało na uczonego. Szykując się do drogi, otrzymał jednak list od spanikowanej żony przyjaciela, niejakiej Rektyny, proszącej o pomoc w ewakuacji jej nisko położonej willi. Błagalny ton zadecydował o ruszeniu nie tylko w celach badawczych, lecz również ratunkowych. Wuj zmienia zamiar i to, co podjął z miłości do wiedzy, skończył heroicznym poświęceniem dla ludzi. Każe wypłynąć na morze czterorzędowcom i na nich sam wyrusza, aby udzielić pomocy nie tylko Rektynie, ale i wielu innym jeszcze. Piękność wybrzeża przyciągała bowiem mnóstwo turystów. Zdąża w okolice, skąd inni uciekają i zmierza w prostej linii w miejsca najbardziej zagrożone. Już popiół padał na statki. W miarę jak zbliżały się do miejsca katastrofy, popiół stawał się coraz gorętszy i coraz gorętszy. Teraz już spadały skałki pumeksowe oraz kamienie czarne i dookoła opalone, a nawet popękane wskutek nadmiernego żaru. Nagle otworzyła się mielizna, a brzegi stały się niedostępne na skutek obsunięcia się góry. Zawahał się na chwilę. Czy zawrócić? Następnie rzekł do swego sternika, który mu to doradzał. Los sprzyja odważnym. Pliniusz Starszy dotarł od drugiej strony zatoki i zatrzymał się w stabiach. Choć nie było to miejsce jeszcze bezpośrednio dotknięte zagrożeniem, dało się wyczuć nerwową atmosferę. Ludzie, w tym przyjaciel Pliniusza, Pomponianus,
Spakowali się, lecz ucieczkę uniemożliwiał im niesprzyjający wiatr. W coraz większym napięciu spoglądali w niebo i z przerażeniem dostrzegali, że niebezpieczeństwo stale rośnie, a pogoda nie chce się ustatkować. Góra Wezuwiusza gorzała w wielu miejscach rozległymi wypryskami płomieni i wysokimi słupami ognia, których blask i jasność nabierały jeszcze intensywności wśród mroku w nocy. Wuj, pragnąc uspokoić obawy swojego otoczenia, powtarzał ciągle, że to są palące się samotnie domostwa, które zdali na łup płomieni sami wieśniacy, w bezładnej ucieczce opuszczając swe siedziby. Rankiem zarówno Pliniusz, jak i reszta zgromadzonego z nim towarzystwa nie zauważyli żadnej poprawy w warunkach pogodowych. Zewsząd nadciągały przesłaniające widok opary, sprawiające, że dzień zdawał się być nocą. Po naradzie zdecydowali się na dojście do portu i sprawdzenie, czy woda nieco się uspokoiła. Osłaniając głowy poduszkami, przemaszerowali całą drogę, unikając gradu spadających z dużą prędkością drobnych kamieni pumeksowych. Stojąc przy wodzie i widząc, że to, co się dzieje wokół, zdecydowanie nie napawa optymizmem, wuj osunął się i zmarł na miejscu, zapewne otruty coraz intensywniejszymi oparami siarki. Drugi list Pliniusza Młodszego skupił się wokół jego własnej ucieczki z miasta Misenum, oddalonego od Pompejów o około 35 km. Zawarty opis tego zdarzenia pozwala nam przyjrzeć się temu, jak wybuch został zapamiętany przez osoby znajdujące się w dalszej odległości. Pliniusz relacjonował, jak przerażony tłum usiłował czym prędzej opuścić miasto pośród pogłębiającej się ciemności. Zdawało się, że morze oddala się od brzegu, że je trzęsienie ziemi niejako odpycha od lądu. Wybrzeże powiększyło się przez to i wiele morskich zwierząt pozostało na suchym piasku. Z drugiej strony czarna i straszliwa chmura, rozdzierana nieustannie skłębionymi, zygzakowatymi błyskawicami, długie wyrzucała płomienie. Były one podobne do piorunów, ale większe od nich. Noc zapanowała i to nie taka, jak wtedy, gdy księżyc nie świeci lub gdy jest pochmurno, ale taka, jaka bywa w miejscach zamkniętych, gdy zgasi się światło. Słychać było zawodzenie kobiet, krzyk dzieci, wrzask mężczyzn. Jedni szukali rodziców, drudzy dzieci, inni żon, starając się je rozpoznać po głosie. Jedni opłakiwali własne, drudzy nieszczęścia swych krewnych. Wielu wznosiło ręce do bogów. Większa część uważała, że już bogów wcale nie ma i że noc ta była dla świata wieczna i ostatnia. Oba cytowane teksty dają nam pewien obraz wybuchu, nie dostarczają jednak informacji na temat sytuacji w samych Pompejach. Z oczywistych względów, nikt, kto znajdowałby się tam w czasie katastrofy, nie przelałby na papier raportu i nie uszedł stamtąd w porę, by przekazać go światu. Warto było jednak zapoznać się z zapiskami Pliniusza, gdyż pokazują one erupcję z perspektywy obserwatora i są bogate w detale. Trzeba jednak uwzględnić dwa zasadnicze punkty. Przede wszystkim, relacja została napisana blisko 30 lat po zdarzeniu i była próbą rekonstrukcji nastoletnich wspomnień autora. Nie da się również przeoczyć faktu, że skupiała się na pokazaniu heroicznych czynów członka rodziny i przedstawienia jego postaci w jak najlepszym świetle. Małe ogłoszenie. Jeżeli wciąż słuchasz tego materiału, oznacza to, że Cię zainteresował. Cieszę się z tego powodu i proszę Cię o zostawienie łapki oraz komentarza dla statystyk. Możesz także zostawić subskrypcję, aby dać się zaskoczyć w przyszłości. Dzięki, a tymczasem wracajmy do Pompejów. Stało się. Dotarliśmy w tej opowieści do momentu, w którym Pompeje stanęły w miejscu. W rzymskim świecie nastało poruszenie. Dla cesarza Tytusa Flawiusza był to ważny test. Zaledwie kilka miesięcy po objęciu rządów musiał zmierzyć się z potworną katastrofą i pokazać ludowi, że w jej obliczu umie podjąć racjonalne działania. Szybko powołał komisję zajmującą się odbudową kampanii i wsparł ją niemałą sumą z własnej kieszeni. Ocena nie pozostawiała jednak złudzeń. Stan zniszczonych terenów określono jako bardzo negatywny i nie nadający się do przywrócenia dawnej świetności. Jedyne, co można było zrobić, to pomóc tym,
którzy w porę ewakuowali się z okolic Wezuwiusza i wspomóc kampanię, by ekonomia regionu znów stanęła na nogi. Oprócz grupy urzędników, okolice odwiedziła także niejedna szajka rabusiów, upatrująca w zasypanym mieście sprytnego sposobu na zysk. Przekopanie gruzów, przywłaszczenie tego, co spoczywało płytko pod ziemią i wyniesienie znalezionych łupów było dla złodziei przepisem na szybkie wzbogacenie się. Ale nie było aż tak kolorowo. Kilku z nich pogrzebała własna chciwość, gdy w czasie akcji nieopatrznie postawili zły krok i sami podzielili los przysypanych mieszkańców. Pompeje po pewnym czasie stały się tematem uwzględnianym jedynie przez mistrzów pióra, którzy w pogrzebanym mieście znaleźli inspirację. Zacytuję teraz wiersz Stacjusza, by oddać charakter tej poezji. Czyż więc uwierzy przyszłe pokolenie, gdy nowe kłosy wzejdą na tej ziemi i bujna zieleń te zgliszcza pokryje, że po dawnych stąpa miastach pełnych ludzi i że pola ojców zatopiło morze? Aż do połowy XIX wieku, gdy zasypane miasto okazało się być żyłą złota i wykopaliska przybierały masową skalę, zainteresowanie Pompejami było znikome. Dlaczego nie odkryto ich potencjału szybciej? Bywało już blisko. Wiek wcześniej, podczas prac mających doprowadzić wodę do położonego kilka kilometrów od Pompejów pałacu, przekopano się przez teren średniowiecznego miasta. Natrafione znaleziska nie skłoniły jednak nikogo do podjęcia dalszych kroków. Ekscytacji nie wzbudziło nawet wykopanie napisu zawierającego słowo Pompeis. Założono błędnie, że to nawiązanie do willi jakiegoś Pompejusza. Po tym, jak Wezuwiusz dał się we znaki mieszkańcom Kampanii w latach 1631 i 1707, oczy bogatych magnatów zwróciły się na ziemię otaczające wulkan i zdecydowali się oni sponsorować badania nad terenami dotkniętymi zniszczeniami. Najpierw dotarto do Herkulanu i zaczęto tam prowadzić intensywne prace. W okolicach roku 1750 rozpoczęły się pierwsze pompejańskie wykopaliska, podczas których odsłonięto ciekawe artefakty, przede wszystkim freski, monety i drobne przedmioty, a po miesiącu pierwsze ludzkie szczątki. Mimo tego, to nadal Herkulanum było głównym punktem zainteresowania. Wykopaliska raz nabierały tempa, wspomagane subwencjami od wykazujących zaangażowanie władców, a raz okresowo zamierały lub były znacznie wyhamowane przez kolejną aktywność Wezuwiusza, niespokojną sytuację w Europie czy też brak funduszy. Natrafiono jednak na kolejne wielkie odkrycia i rozszerzono plac wykopaliskowy, dzięki czemu Pompeje budziły coraz gorętsze zainteresowanie. Zaczęto też podchodzić do pracy w inny sposób. Po latach wywożenia do muzeów i kolekcji prywatnych antyków, poszukiwań czynionych bez ładu i składu, w końcu postanowiono zabrać je za wykopaliska rzetelnie i naukowo. Od teraz zaczęto prowadzić skrupulatny dziennik i dokładnie opisywać kolejne znaleziska. Za ojca odkryć archeologicznych w Pompejach uważa się bezsprzecznie Giuseppe Fiorellego, wybitnego naukowca powołanego na kierownika wykopalisk przez króla Wiktora Emanuela II. Fiorelli na przestrzeni XIX wieku prowadził wiele badań archeologicznych w Pompejach. Ośrodek podzielono na rejony, ponumerowano budynki, odtworzono hipotetyczny przebieg ulic, aby łatwiej opisywać kolejne znaleziska i umieć powiązać je z miejscem, gdzie były zakopane. Nadszedł zatem nowy czas dla pompejańskiej archeologii. W końcu obudziła się świadomość tego, jak istotne jest poważne podejście do kolejnych odkryć. W przeciwnym razie można było doprowadzić do stanu, gdy na wielkim rozkopanym placu wydobywane chaotycznie przedmioty dają badaczom tylko ułamek tego, co mogą powiedzieć o starożytnej historii, a naukowcy zaprzepaszczają ogromną szansę na lepsze poznanie codziennego życia dawnego miasta. Fiorellemu możemy podziękować za wprowadzenie metody odlewów, dzięki której udało się uwiecznić, w jakich pozach ludzie zastygli w obliczu tragedii. Po wlaniu gipsów odnalezione wydrążenia, odtworzono drobne elementy, szczegóły ubrań, wygląd twarzy i wyrazy mimiczne. Z pewnością do głowy od razu przychodzą nam obrazy znieruchomiałych postaci, uderzający widok rozpaczających rodzin, z twarzami wykrzywionymi grymasami przerażenia i bólu. Wyobraźnie poruszają te utrwalone na zawsze postacie,
pokazujące ostatnie tchnienie prawdziwych ludzi, stąpających po tej samej ziemi na wiele wieków przed nami. Podświadomie skłaniamy się ku dopisywaniu im własnych historii, licząc, że nasza wersja choć szczątkowo pokrywa się z tym, co zaszło realnie. Myślimy o sprzedawcach desperacko upychających po kieszeniach utarg, rodzinach biegnących z przyciśniętymi do piersi precjozami i spanikowanych sylwetkach gnających w losowym kierunku, nieświadomych, że chmura trujących oparów zabije ich już za kilkaset metrów. Czujemy wzmagający się żal, gdy oczom wyobraźni ukazują nam się te dantejskie sceny. Widzimy przerażonych ludzi szukających kryjówek na przeczekanie. Przyciśnięta pod ścianą kilkuosobowa rodzina nie chce wychodzić na zewnątrz i grać z żywiołem. Bliscy trwają w złudnej nadziei, że ich schronienie przetrwa apogeum katastrofy. Przeszywają ich dreszcze, aż oczuleją się łzy, gdy po kolejnych wstrząsach ze stropu odrywają się kawałki tynku. Z troską spoglądają na siostrę w zaawansowanej ciąży, która złożyła im wizytę z rana. Może to właśnie z powodu jej stanu nie chcieli nawet podjąć próby wydostania się z miasta, lecz uznali, że przeczekają trudny czas wspólnie. Wciskają twarze w rękawy tunik, by zmniejszyć dopływ drażniących płuca gazów. Matka przyciąga do piersi najmłodszą z córek, chcąc instynktownie zrobić cokolwiek, by tylko ochronić ją przed całym tym złem, które nagle obudziło się i nadciągnęło nad miasto. Zaledwie ulicę dalej domownicy od samego rana zabezpieczali i skrywali w podziemiach dzieła sztuki oraz cenną zastawę otrzymaną od krewnych. Kiedy dociera do nich, że nie jest to zwykłe trzęsienie ziemi, zabierają to, co mogą unieść i wybiegają za drzwi co sił, by po chwili obsunąć się na ziemię. Zamroczona kobieta ściska kurczowo złotą bransoletę i parę kolczyków. Obok pada jej mąż, z którego żylastej, wiotkiej ręki wypada woreczek. Z brzękiem głośnym, lecz niesłyszalnym wobec ogłuszających dźwięków żywiołu i rozdzierających wrzasków wokoło, rozsypują się srebrne monety. Cały dorobek jego życia. Czy naprawdę warto było ryzykować cenne minuty dla 300 sesterców? Łatwo oceniać z dzisiejszej perspektywy. W pobliskiej gospodzie oferującej głodnym i spragnionym sycące posiłki i wino barykaduje się duża grupa. Na czele z trzyosobową ekipą malarską, która jeszcze 2 godziny wcześniej ochoczo wykonała precyzyjne pociągnięcia pędzlami na wilgotnym tynku w jednej z willi. W popłochu przerwali swoje dzieło i uciekli, zostawiając otwarte pojemniki z pigmentem i niezaschnięte malowidła, których właściciele domu mieli nigdy nie ujrzeć. Za rogiem resztkami sił maszeruje cała rodzina, przyciskająca do nosów i warg szmatki i materiałowe chusteczki, byle tylko bronić się przed dymem. Z każdą minutą tempo zwalnia, nasilają się ataki kaszlu i zawroty głowy. Starzec, nie mogący już nadążyć za resztą, przewraca się i resztkami sił podpiera na rękach, by rzucić ostatnie spojrzenie na ukochanych. W oddali ktoś wpada do świątyni, błagając bogów o łaskę. Zostaje tam już na zawsze, przygnieciony zapadającym się dachem. Tragedia dotyka nie tylko dwunożnych mieszkańców, ale także ich czworonożnych pomocników. Wdzierająca się do piekarni ziemia przysypuje 2 muły, które na co dzień obracały żarnem. W pomieszczeniu obok zapomniany przez wszystkich pies skowyczy, szarpiąc się na łańcuchu. Gipsowe odlewy sprawiają, że łatwiej jest nam zobaczyć w Pompejach namiastkę dawnego życia. Nie spoglądamy na miasto jak na archeologiczny punkt wydobycia mebli, ceramiki i innych wytworów. Dostrzegamy w nim indywidualne historie, unicestwione brutalną siłą natury. Historie, których nie uda nam się co prawda odtworzyć, ale po których zostało wiele śladów zdradzających niektóre ich fragmenty. Współczesna nauka pozwala nam na dotarcie do coraz większej liczby ciekawych informacji na temat poszczególnych osób, których szczątki odkryto w Pompejach. Oprócz wzrostu i wagi, analizuje się stan uzębienia, złamania i przeprowadza skomplikowane analizy biologiczne, by poznać zwykłych Pompejańczyków i Pompejanki. Wykopaliska pozwoliły Pompejom przypomnieć o sobie i zabrać głos po wielu wiekach milczenia. Zachowana pod warstwami pyłu i ziemi historia miasta odżyła. Niegdyś wymazane z map
i zapomniane pustkowie dziś przyciąga swoimi zabytkami zaciekawionych turystów z całego świata. Na podstawie odkopanych mieszkań i zgromadzonych setek artefaktów spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jakim miastem były Pompeje? Definitywnie różnorodnym i pełnym kontrastu. Wszędzie przeplatały się wpływy rzymskie, greckie i egipskie. Wymiana handlowa z dalekimi krainami stwarzała możliwość przeniknięcia do miasta innych, niekiedy egzotycznych trendów. Lecz nie tylko dostęp do zagranicznych dóbr i rozpowszechniające się obce motywy w sztuce wpływały na różnorodność Pompejów. Przepych i ubóstwo nieustannie się stykały. Odrestaurowana willa miała w swoim sąsiedztwie ubogą chatkę, a ledwo wiążący koniec z końcem warsztat kowalski założony na tyle domu stał tuż obok pięknej świątyni. Miasto było też połączeniem nowego i starego, mieszaniną stylów architektonicznych. Obok świeżo wyrosłych, wykonanych według ścisłych planów i pozostających ze sobą w harmonii budynków, dostrzec można te starsze, poddawane rekonstrukcjom i fragmentami przebudowywane. W jednym z domów odnaleziono etruską kolumnę, starszą od samego domu o kilkaset lat, wokół której powstał cały plan budynku. W innym z kolei przynajmniej kilkukrotnie powiększano i dzielono istniejące pokoje. Przyłączano nowe tereny, dostawiono ściany i wprowadzano zmiany, za każdym razem korzystając z innych materiałów i osobliwie łącząc style. To, co dziś kojarzy się z Pompejami oprócz świątyń, forum, term i amfiteatru, to piękne wille wypełnione malowidłami, freskami i mozaikami. I do nich zajrzymy w tej opowieści. Pompeje były także miastem zaangażowanym we własną politykę. Mijając spiesznym krokiem kolejne uliczki, nie dało się nie zwrócić uwagi na kolorowe, krzykliwe napisy okalające mury. To nic innego jak afisze wyborcze, rekomendujące danych kandydatów. Wybory były dla mieszkańców czymś więcej niż tylko formalnością, formą realnego kształtowania losu lokalnej społeczności. Kto by niedostatecznie interesował się sprawami politycznymi, ten zdawał się zaniedbywać obywatelskie obowiązki i nie postrzegać swojej małej ojczyzny za priorytet. Wiosną panowała więc gorączka przedwyborcza, gdy całymi wieczorami i nocami, przy świetle księżyca lub przyniesionych lamp, kaligrafowano na murach odpowiednio przekonujące napisy. O poranku studiowały je gromadzące się rzesze obywateli, zacięcie dyskutujące o kandydaturach i prognozujące, kto obejmie dany urząd. Pozostałe ślady w postaci nawoływań do głosowania i wyskrobanych nazwisk polecanych osobistości pokrywały ściany jeszcze przez wiele tygodni. Pompejańczycy przykładali wielką wagę również do swojego najbliższego otoczenia. Interesowali się tym, co się dzieje w ich dzielnicach, zachowując regularne kontakty i podejmując decyzje wespół z sąsiadami. Jak każdy rzymski ośrodek, Pompeje były także bardzo religijne. Można powiedzieć, że na każdym kroku dostrzegało się obecność bogów. Dekoracje domostw, kapliczki na skrzyżowaniach, podniosłe zdobienia na publicznych fasadach, czy kunsztowne posągi bogów stojące wewnątrz okazałych świątyń nie pozwalały nawet na chwilę zapomnieć o tym, jak wielką rolę odgrywa kult. Gdyby podliczyć wszystkie wizerunki bóstw, czy to namalowanych wewnątrz domów, sklepików i tawern, czy też ozdabiających urzędy i świątynie w formie najznamienitszych rzeźb, mogłoby się okazać, że jest ich znacznie więcej niż samych Pompejańczyków. Uzyskanie przychylności bogów przekładało się na wysokie zbiory, łaskawą dla żeglarzy pogodę, pomyślność w codziennym życiu i opiekę, odgradzającą niewidzialnym murem miasto od wszelkiego zła. Przed rokiem 62 okazałe obiekty kultu wprawiały w zachwyt, jak choćby majestatyczna świątynia Wenus, górująca na wzniesieniu, z którego była dostrzegana już przez żeglarzy i stanowiła dla nich punkt orientacyjny. Z kolei zajmująca honorowe miejsce przy forum świątynia Jowisza Kapitolińskiego, ustawiona na wysokim podium i wsparta kolumnami, zapierała dech w piersiach każdego przechodnia. Wchodząc z długimi rzędami schodów do wnętrza, oczom ukazywał się piękny ołtarz, któremu nie poskąpiono dekoracji. Człowiek odnosił wrażenie, że wylewały się one ze ścian i sklepienia, lecz były przy tym dokładnie zaplanowane i harmonijne. Przedstawienie majestatycznego Jowisza, z twarzą wyrażającą mądrość, władczość
i pewność siebie symbolizowało spokojne i ugruntowane panowanie. Z nie mniejszą pieczołowitością dopracowywano domowe posągi oraz malowidła. Za przykład możemy tutaj podać wnętrze prezentujące siedzącego na tronie i okrytego pozłacanym płaszczem Jowisza, dzierżącego swój atrybut – piorun. W niektórych domostwach motywy gloryfikowały bogów egipskich i tak na ścianach widać zasiadającą z kwiatem lotosu i otoczoną wężami Izydę i patrzącego na nią Anubisa, trzymającego w dłoni palmę. Religia nie dominowała tylko podczas świąt i szczególnych obchodów, gdy ulicami miasta przechodziły procesje. Była nierozerwalnie związana z całym życiem. Co rano ojciec rodziny odwiedzał domowe lararium i czcił bogów oraz zmarłych przodków kwiatami i libacją, ulewaniem na ziemię wina. Pokazywał w ten sposób niegasnącą pamięć oraz szacunek i starał się wyprosić pomyślność dla całego domostwa. Podczas takiego rytuału nie posługiwał się sztywnymi formułami. Nie było odgórnie narzuconych ustaleń regulujących, jak poprawnie oddać cześć i zaskarbić sobie przychylność. Oprócz kultu religijnego panował jeszcze kult cesarski. Głoszono chwałę panującym i stawiano im pomniki, niekiedy nawet liczniej niż bogom. Statuły poszczególnych cesarzy przedstawiały ich jako nieustraszonych i walecznych, często dosiadających konia. Ich postacie rozpoznawali bezbłędnie nawet najmłodsi Pompejańczycy. Wiemy już, jak istotną rolę odgrywała religia, polityka i jak unikalny, łączący elementy lokalne i zagraniczne był charakter miasteczka. Teraz poznajmy, jak Pompejańczycy mieszkali, gdyż może nam to powiedzieć sporo o ich codziennym życiu. Spróbujmy więc wejść do jednego z domów, mając jednak na względzie, że jest to mieszkanie rodziny o wyższych niż przeciętna dochodach. Wchodząc do środka, przechodzi się najpierw przez niewielki i prosty przedsionek, kierujący do korytarzyka prowadzącego bezpośrednio do atrium, które dawniej traktowano jako serce domostwa. Cała rodzina zbierała się tam, by wspólnie pracować, posilać się i odpoczywać. Stopniowo jednak utraciło taką funkcję. Duży otwór w dachu, kompluvium, przeszkadzał podczas snu, a ognisko lepiej sprawdzało się przeniesione do kuchni. Jako ciekawostkę, warto tutaj dodać, że to właśnie od tego ogniska wzięła się nazwa atrium. Dym sprawiał, że wszystkie ściany czerniały, a ten właśnie kolor określano jako ater. Do atrium przylega tablinum, osłonione przed ciekawskimi spojrzeniami kotarą, zastępującą drzwi. Pan domu przyjmował tam swoich klientów, tworząc bezpieczną atmosferę i niejako pokazując, że to, co wypowiedziane za kotarą, pozostaje sekretem i nie ujrzy światła dziennego. Dookoła atrium mieszczą się zlokalizowane przy froncie pomieszczenia sklepowe, gdzie sprzedawano najczęściej oliwę i wino oraz przejście do dalszej części mieszkalnej. Wychodzi się tam na wewnętrzny dziedziniec, perystyl, stanowiący przy okazji ogródek obsadzony równomiernie krzywami róży i cyprysami. Jest tam nawet miejsce na owocową grządkę, z wypielęgnowanym cytrynowcem i kilkoma figowcami. Kolumny za to pomysłowo ozdobiono, umieszczając na nich motyw lecących ptaków, by dopełnić tego naturalnego charakteru. Perystyl otaczają kolejne komnaty, w tym jadalnia połączona z korytarzem dla służby kursującej praktycznie bez przerwy podczas biesiad, by podać gościom najlepsze specjały. Upowszechniony grecki sposób posilania się w postawie leżącej sprawił, że jadalnie wyposażono w specjalne łoża, triclinia, na których spoczywali biesiadnicy, opierając się o poduszkę lewym ramieniem. Latem jedzono na zewnątrz, toteż dawniej przenoszono tam meble. Z czasem jednak za korzystniejsze uznano tworzenie murowanych stołów i łóż. Czy zawsze ucztowano z takim przepychem? Nie przyzwyczajajmy się do tej wizji, często jedzono w biegu, przysiadając w przypadkowym miejscu. Odnalezione w różnych częściach domu naczynia wskazują na to, że rodzina raczej nie zbierała się na celebrowanie wspólnego śniadania. Skoro zajrzeliśmy do jadalni, to nie wypada nie zapoznać się z kuchnią, mimo że odnalezienie jej w tym labiryncie pomieszczeń to nie lada wyzwanie. Szczególnie, że jest ona dość ciasna i skromna. Kąt wypełnia piecyk do ciastek, zupełnie nieprzystosowany do pieczywa, gdyż na ogół po chleb chodziło się do piekarni. Na środku pomieszczenia,
Pod otworem wypuszczającym ulatujący podczas gotowania dym ustawiono paleniska z kotłami. Za kuchnią, wzdłuż kanalizacji odprowadzającej nieczystości, zainstalowano ustęp. W bezpośrednim sąsiedztwie widać też łaźnię, na którą składają się dwie sale. Zmierzając do wyjścia, nie da się nie zerknąć na pokrywające cały korytarzyk malowidła. Mogłyby wydawać się razić swoją jaskrawością, lecz są doskonale przemyślane. Promienie wpadają jedynie przez otwór w dachu do atrium, natomiast pozostałe pomieszczenia otrzymują znikomą dawkę światła. Jedynie wielopiętrowe wille z widokiem na morze wyposażono w ogromne okna, przez które można było każdego dnia podziwiać zapierające dech w piersiach wybrzeże. Jaskrawe kolory były rozwiązaniem problemu ograniczonego dostępu do promieni słonecznych. To też chętnie po nie sięgano. Z czym tak naprawdę kojarzymy Pompeję? To dobre, ale bardzo indywidualne pytanie. Wybuch wulkanu, miasto rozpusty, zagłada uciekających mieszkańców. To najczęstsze skojarzenia. Jest jednak coś, co jest, przynajmniej dla mnie, niezwykłe w Pompejach. To sztuka. To sztuka wyrażona we wielu posągach, mozaikach, na freskach, fryzach i innych malowidłach. Pompeje kojarzą się także z charakterystycznymi budowlami, w których wspomniane mozaiki i freski odkrywano. Mowa tutaj o takich budynkach jak posesja Julii Felix, domy Wenus, dom Polibiusza, dom cnotliwych kochanków, domy Wytiuszów, fauna czy tragicznego poety. Oprócz domów wyróżniano także wille, m.in. wille Misteriów czy wille Diomedesa. Wejdźmy teraz do niektórych z ocalałych i nazwanych przez współczesnych badaczy domów oraz willi. Zerknijmy na to, co charakterystycznego w nich przetrwało i co zostawili po sobie ich mieszkańcy, przede wszystkim pod kątem sztuki. Posesja Julii Felix to z całą pewnością jeden z największych i najpiękniejszych kompleksów w całych Pompejach. Początkowo rozdzielony na dwa domy ulicą, z czasem został połączony w jeden wielki. W kompleksie wyróżnia się prywatny dom, obszar wokół perystylu, czyli wewnętrznego dziedzińca, łaźnie i ogród na tyłach domu. Na świetnie zachowanym fryzie widać scenę dnia codziennego, sytuację handlu, w której kupcy wymieniają się towarami na rynku. Zaniedbany i naznaczony biegiem czasu fryz musiał niegdyś robić wrażenie żywej sceny typowego dnia codziennego. Dom Wenus może śmiało pretendować do jednego z najlepiej zachowanych pod względem architektonicznych pozostałości. Najważniejszy w całej posiadłości jest perystyl, który rozpoczynając się w ogrodzie, zdaje się przechodzić płynnie we fresk, który umieszczono na przeciwnej ścianie. Na fresku przedstawiono posągi, zwierzęta i fontannę z marmuru. Ogród otwierał się na iluzoryczne morze, na którym, oczywiście w formie malowidła, przedstawiono Wenus na wodzie, leżącą w muszli. Ciągnięta przez delfina, którego dosiadał Amorek, bogini była naga, przyozdobiona jedynie biżuterią. Dom cnotliwych kochanków swoją nazwę zawdzięcza przede wszystkim centralnemu malowidłu, które znajduje się w środku. Dzieło przedstawia dwie pary spoczywających na łożu kochanków. Jedną z par uwieczniono w momencie delikatnego pocałunku. Powściągliwość w scenie znalazła odzwierciedlenie w nazwie domu. Ciekawych wrażeń dostarczyć może dom Menandra. Nie ma wątpliwości, że z racji eleganckiej i stosunkowo dobrze zachowanej posadzki oraz imponujących dekoracji ściennych, budynek ten należy do najważniejszych w dzisiejszych Pompejach. Jego właścicielem był prawdopodobnie Quintus Popeius, którego rodzina chwaliła się pokrewieństwem z drugą żoną cesarza Nerona. W domu na docenienie zasługuje wiele pomieszczeń i dzieł, jednak zwróćmy szczególną uwagę na posadzkę, na której przedstawiono scenę płynących po Nilu łódek. Inspiracja Egiptem była zauważalna w całym ośrodku. Z racji nadmorskiego charakteru miasta, wiele egipskich towarów, a co za tym idzie wpływów, przenikało bezpośrednio do życia codziennego mieszkańców, co potwierdzono nie tylko w tej budowli. Właściciele mieszkania, tudzież artyści wykonujący dzieło, mogli pochwalić się także pięknym malowidłem w poczekalni, które przedstawiało pojmanie Kassandry po wejściu Greków do Troi. Dom ten, niezwykle bogaty, kusił grabieżców, którzy chcieli się dobrać do starożytnych skarbów.
nie był dla nich jednak łaskawy. Ci, którzy po wybuchu wulkanu próbowali przekopać tunel do budowli, faktycznie się do niej dostali, jednak nigdy z niej nie wyszli. Zostali w środku na zawsze, wraz ze swymi łopatami, przygnieceni konstrukcją, która zwaliła im się na głowy. Przechadzając się po mieście, w dodatku portowym i handlowym, nie sposób nie zajrzeć do domu publicznego. W Pompejach wyróżniono ponad 30 budynków o tym przeznaczeniu, choć różniących się od siebie wielkością. Nazwa Lupanar pochodzi od lupy, co oznacza wyjącą podczas zdrój wilczycę. Tego typu przybytki pod względem sztuki charakteryzowały się malowidłami, które przedstawiały usługi świadczone w tychże instytucjach. I tak, w omawianym domu wyróżniono piękne malowidła przedstawiające na przykład Priapa, boga płodności, stojącego pod figowym drzewem, w pozie ukazującej go trzymającego rękoma jądra swojego podwójnego fallusa. W kolejnej znanej budowli, w domu stulecia, odkryto mnóstwo malowideł zasługujących na uwagę. Mitologiczne przedstawienia Tyzeusza jako zwycięzcy w walce z Minotaurem, czy Hermafrodyta i Filenusa, to tylko niektóre z wielu. W domu tym odkryto piękne erotyczne dzieła, które nie oznaczają jednak zmarszu, że dom stulecia pełnił funkcję domu publicznego. Wręcz przeciwnie, budynek należał prawdopodobnie do jednego z polityków pompejańskich, który być może urządzał sobie w nim coś na kształt sympozjonów. Inne z malowideł przedstawia Wezuwiusza tak, jak mógł wyglądać przed erupcją, z pojedynczym szczytem pokrytym winnicami zamiast dzisiejszego profilu. Chociaż są i tacy, co odrzucają hipotezę pojedynczego szczytu, obraz ten jest dość powszechnie uważany za najwcześniejsze znane przedstawienie wulkanu, nawet jeśli nie należy go traktować jako zapisu tego, jak faktycznie wyglądał Wezuwiusz przed erupcją. Dzieło uzupełnia przedstawienie Bacchusa w postaci kiścia winogron. Kult Bacchusa i wątek bachanaliów to świetny temat na osobną opowieść. Kapitalne wrażenie w momencie swej świetności musiała wywierać Villa Misteriów. W zasadzie nie tylko w czasach swej świetności, bowiem porządnie zachowane malowidła sprawiają, że wzniesiona poza Pompejami, ale przysypana tym samym wulkanicznym pyłem budowla imponuje do dziś. Nazwa willi pochodzi od obrazów odkrytych w jednym z pokoi, które datuje się na około 70-60 rok przed naszą erą. Chociaż temat fresków do dziś jest przedmiotem dyskusji, zdecydowanie najczęstszą interpretacją jest to, że przedstawiają one inicjację kobiety w małżeństwie zgodnie z misteriami dionizyjskimi, czyli misteryjnym, tajemniczym kultem poświęconym Bogu znanemu Rzymianom jako Bacchus. Kult ten narobił swego czasu w Rzymie sporo zamieszania, które znane jest pod nazwą Sprawa Bachanaliów. Pisał o tym m.in. Liviusz. Kluczową cechą, która pomaga zidentyfikować te sceny jako bachaniczne, jest przedstawienie Menad, wyznawczyń tego bóstwa. Wielbiciele Bacchusa są często pokazywani w scenie tańca na malowanej greckiej ceramice i to od VI wieku przed naszą erą. Całe dzieło nie jest oryginalne dla willi, jest kopią hellenistycznego oryginału, wykonaną przez mistrza z Kampanii. Nieprawdopodobne wrażenie, jakie robi scena przedstawiająca wydarzenia znane z misterium, potwierdza tylko, dlaczego właśnie to ten tajemniczy kult należał do najbardziej pożądanych i tajemniczych w całej starożytności. Dom tragicznego poety nazwy swą zawdzięcza mozaice podłogowej. Dzieło przedstawia grupę aktorów w czasie przygotowań do wystawienia sztuki. Kostiumy z koźlich skór sugerują nam, że przedstawienie będzie miało charakter satyryczny. Na mozaice uwieczniono także muzyka, który robi próbę na podwójnym flecie oraz siedzącego chórmistrza w himationie, czyli w typowym greckim wierzchnim okryciu stosowanym przez mężczyzn i kobiety. W domu tragicznego poety odkryto wiele innych malowideł, przedstawiających m.in. sceny z Achillesem czy Kronosem. Kolejny na liście dom Wetiuszów należał do rodziny o tym samym nazwisku. Przedstawiciele tego wielkiego rodu zasłynęli tym, że rządzili miastem od czasów Oktawiana Augusta. Z całą pewnością kompleks Wetiuszów należy do najwspanialszych, a liczba zachowanych fresków imponuje. Oprócz 12 obrazów mitologicznych, przedstawiających m.in. Dedala i Pasifę, młodego Heraklesa duszącego węże, Dionizosa odkrywającego Ariadnę, moment wymierzenia kary Iksionowi przez Zeusa czy Achillesa na Skyros, w domu Wetiuszów znajduje się wiele innych dzieł sztuki. Najbardziej znane są dwa przedstawienia Priapa, wspomnianego już boga płodności. Pierwszym obrazem Priapa jest fresk w drzwiach.
obraz przedstawia Boga ważącego swój faliczny członek na wadze. Drugie dzieło odzwierciedla pierwsze, ale w marmurze. W domu znajdziemy także dzieło przedstawiające boginię Dianę. Na koniec zostawiłem według mnie jeden z najciekawszych domów w Pompejach, czyli dom Fauna. Nazwę swą budynek zawdzięcza posągowi tańczącego Fauna, który znajduje się wewnątrz impluvium, miski do zbierania wody umieszczonej w centrum atrium. Oryginalna statua znajduje się dziś w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Neapolu, a figura, którą możecie spotkać dzisiaj w ruinach, jest po prostu kopią. Faunami nazywano duchy nieokiełznanych lasów, których przedstawiano najczęściej jako półludzi, półkozy. Piśmienni i zhellenizowani Rzymianie często łączyli swoje przedstawienia faunów z Panem i greckimi satyrami, którzy byli dzikimi wyznawcami greckiego boga wina i dramatu, Dionizosa. Dom Fauna był największą i najdroższą rezydencją odkrytą w Pompejach i do dziś należy do jednej z najchętniej odwiedzanych ruin. Wnętrze domu zajmuje około 3000 m2. Podpiera się na dwóch wspaniałych ogrodach kolumnowych lub perystylach, jednym jońskim, a drugim doryckim. Posiada również dwa przedsionki, atrium toskańskie i perystylowe. W centralnym punkcie dekoracji domu znajduje się prawdopodobnie najsłynniejsze dzieło, czyli mozaika Aleksandra, którą wyłożono na centralnej osi wizualnej między pierwszym a drugim perystylem, w pomieszczeniu zwanym eksedrą. Mozaiki na podłogach perystylów przywołują także inne sceny, w tym charakterystyczną florę i faunę Nilu. Moim subiektywnym zdaniem najbardziej godnym uwagi dziełem znajdującym się w domu Fauna jest wspomniana już mozaika Aleksandra. Jej historia jest długa. Dzisiejsza wersja to jej zrekonstruowana kopia, gdyż pierwotnie zerwano ją z podłogi w celu umieszczenia jej w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Neapolu. Początkowo mozaika wzbudziła kontrowersje co do tematu, jaki przedstawiała. Sądzono, że wyobraża ona jakąś scenę bitwy z Iliady, jednak później odkryto, że jest to wyobrażenie bitwy pod Isos, którą w 333 roku przed naszą erą stoczyły wojska macedońskie z perskimi. Macedończycy dowodzeni przez Aleksandra Wielkiego pokonali armię Dariusza III, a starcie przeszło do historii jako jedne z największych w dziejach starożytności. Bitwa miała miejsce około 150 lat przed wybudowaniem domu Fauna. Prawdopodobnie mozaikę wykonano inspirując się greckim obrazem, ukończonym gdzieś pod koniec IV wieku przed naszą erą, który przypisuje się Filoksenosowi z Eretrii. Do dziś mozaikę uważa się za najbardziej znane dzieło obrazujące przebieg bitwy pod Isos. Dom Fauna, jak sami widzicie, ma wiele cech szczególnych, a silne wrażenie robi na pewno mozaika, która z niezwykłym realizmem przedstawia życie podwodne, najróżniejsze ryby, ośmiornice, muszle i krewetki. Warto zerknąć także na mozaikę ze zwierzętami typowymi dla flory i fauny spotykanej nad egipskim Nilem. Jak widać po przytoczonych przykładach zachowanych dzieł, sztuka starożytnych Pompejów to prawdziwy przegląd mitologii, mitycznych wierzeń, tajemniczych kultów, zamorskich, egzotycznych inspiracji oraz lokalnych scen z życia codziennego. Piękno domów i willi arystokracji uderza po dziś dzień i jest to coś, z czym kojarzą mi się Pompeje w momencie, gdy słyszę tę nazwę. Wychodząc na ulicę z ekskluzywnych willi, wejdźmy w buty zwykłych Pompejańczyków. Przyjrzyjmy się teraz, jak spędzali oni czas poza domem. A trzeba przyznać, że w starożytnych Pompejach często przebywano na zewnątrz. Większość osób nie miała zresztą wyboru. Mieszkając w jednej, ciasnej i dusznej izbie na poddaszu warsztatu czy sklepu, woleli wylec na dwór, zamiast tłoczyć się w środku. Gdy tylko mogli, korzystali zatem z przestrzeni i swobodnego przepływu powietrza. Ich ubogie sprzęty domowe ograniczały się często tylko do tych najbardziej podstawowych. Ciężko było więc nawet ugotować rodzinny posiłek. Chadzano więc do jadłodajni i stołowano się na mieście. Choć nieco dziwnie może nam się współcześnie wydawać, że knajpy przyciągały głównie biedotę, a nie tych lepiej sytuowanych. Jedną z tawern wciśnięto jakby od niechcenia w ciemny zakamarek bocznej ulicy. W środku stoi nieco przybrudzona lada, za którą pracowały dwie barmanki, a za nią niedbale ustawiono ciemne dzbany pełne wina, czekające na spragnionych. Choć niektóre z pompejańskich trunków były niezwykle cenione w rzymskim świecie, w tym miejscu polewano niezbyt wykwintne odmiany,
na które mogła sobie pozwolić mało zamożna klientela. Tanie napoje i strawa, a do tego gra w kości. Tak najczęściej wyglądały wieczory biedoty. Bardzo ważnym elementem towarzyszącym grze było obstawianie wyniku. Jeśli szczęście sprzyjało, za dobrą predykcję zgarniało się zadowalającą sumę, a okazjonalnie stawki przekraczały tak wysokie poziomy, że cała rodzina mogłaby się za nie utrzymać przez miesiąc bez żadnych dodatkowych funduszy. Po zmroku bar przyciągał nie tylko hazardzistów, lecz również wszelkich oszustów i awanturników, urządzających przeciągające się po pijawy. Inni przychodzili zaspokoić potrzeby seksualne, choć usługi wyceniano drożej niż w domu publicznym. Sam dom publiczny, mieszczący się nieopodal, składał się z piętra niewielkich klitek z łożami. W ciasnym, ruchliwym korytarzyku ustawiała się kolejka oczekujących panów. Widząc wśród zgromadzonych znajome twarze, nikt nie czuł się zawstydzony. Płatny seks nie był niczym skrzętnie ukrywanym. Nie zapominajmy, że odnosimy się do czasów, w których na porządku dziennym było kopulowanie z własnymi niewolnicami, więc gdy ktoś ich nie miał, szukał lokalu z pożądanymi usługami. Co jakiś czas wybierano się także do term. Rzymskie kompleksy łaźniowe bywają naprawdę pokaźne, a mnogość różnych pomieszczeń przyprawia o zawrót głowy. Sale z chłodną wodą, baseny ciepłe i gorące, sala do kąpieli parowych, a na wejściu szatnia, by zostawić swoje okrycie. Wszystko to dopełniają korytarze oświetlone kaskadą lampek i wpadające z otworów w sufitach sal promienie słoneczne, oświetlające barwne sklepienia z umieszczonymi na nich dekoracjami o falicznym kształcie. Na miejscu korzystano z usług golibrody, poddawano się masażom, pływano, uprawiano gimnastykę, grano w kule i oczywiście zażywano kąpieli. Takie kąpiele zdawały się jednak nieść ze sobą niekiedy nawet śmiertelne ryzyko. Celsus w swoim traktacie o medycynie pisał, że do łaźni najlepiej było nie przechadzać się ze świeżą raną, bo zwykle skutkowało to gangreną. Nie dbano o regularną wymianę wody, nie chlorowano jej, a w basenach o wyższej temperaturze bakterie rozmnażały się w zastraszającym tempie. Nawet te piękne, stawiane z rozmachem łaźnie, miały zatem swoją ciemniejszą stronę. Wychodząc z term, stawało się na wysokim chodniku, na którym łatwo można było skręcić kostkę przy nieodpowiednim ustawieniu stopy. Chodniki były częścią przemyślanej konstrukcji, służącej wymywaniu nagromadzonego brudu. W czasie ulew, podnoszący się poziom wody zalewał ulice i spływał nimi wraz z odpadkami i odchodami zwierząt ciągnących wozy. Jeśli od wielu dni nie spadł deszcz, możemy tylko mniemać, jak zanieczyszczone musiały być ulice. Może to dlatego nikt nie przywiązywał wagi do stanu wód w łaźniach. W taki oto sposób zapoznaliśmy się z miejscami regularnie odwiedzanymi przez pompejańskie społeczeństwo i nieuchronnie zbliżamy się do końca tej przygody. Eksplorowaliśmy antyczne miasto, które pewnego dnia zostało doszczętnie zniszczone. Wydawać by się mogło, że pamięć o nim wygaśnie, tak jak wulkan, który dokonał tego straszliwego spustoszenia. Ono jednak, wskrzeszone po 18 wiekach za sprawą wykopalisk, wciąż pozostaje żywe w zbiorowej świadomości. Zgłębiliśmy zwyczaje mieszkańców, zajrzeliśmy do wnętrz ich domów i podejrzeliśmy, jak wyglądały ulice w godzinach szczytu. Weszliśmy do zwykłych domów, ale i do charakterystycznych willi. A wszystko to, żeby choć w pewnym stopniu odnaleźć klimat starożytnego miasta, o którym wiemy równocześnie wiele i niewiele. Klimat, którego poszukują co roku tysiące turystów zmierzających do Kampanii, by obejrzeć ruiny i przejść się tymi samymi ulicami, co mieszkający w Pompejach blisko 20 wieków temu ludzie. Paradoksalnie, im bardziej poznaje się Pompeje, tym więcej pojawia się zagadek i pytań bez odpowiedzi. Nie wszystko da się umiejscowić precyzyjnie w czasie, i nie zawsze można uznać, że postawiona przez badaczy teza jest niepodważalna. Część poszlak wskazuje na prawdziwość jednej wersji, inne z kolei przemawiają za odmienną, przez to żadnej nie da się definitywnie wykluczyć. Historycy spierają się zarówno o przeznaczenie poszczególnych przedmiotów, ogólną liczbę ludności, a nawet dokładną datę erupcji. Możemy niekiedy jedynie przychylać się do tego, co wydaje nam się bardziej prawdopodobne, ale to już tylko subiektywne domysły. Trzeba pogodzić się ze świadomością, że mimo postępujących technik i pracy gromady specjalistów, nie wszystko po takim czasie da się zrobić i odtworzyć. Nie powinno nas to jednak demotywować.
Każdego roku dokonywane są kolejne odkrycia rzucające światło na to, jak wyglądało życie Pompejów. Możemy porównać to do odnajdywania drobnych elementów większej układanki. Naczynia, inskrypcje, szczątki, kawałki murów, monety, narzędzia, wszystko to, połączone z dotychczasową wiedzą, miejscem odnalezienia i innymi poszlakami, przybliża nas do ułożenia układanki, ale my cały czas nie wiemy, ile jeszcze elementów pozostało nam do odszukania. W 2022 roku archeologom udało się między innymi lepiej poznać życie klasy średniej, dzięki odkryciu nowych pomieszczeń w jednym z domów. Wydobyta spora ilość ceramiki, codziennych przedmiotów oraz mebli po dokładnej analizie może przynieść nam kolejne informacje i skłonić do postawienia nowych hipotez. Pompeje nie zostały i zapewne jeszcze przez wiele lat nie zostaną całkowicie odkryte, a z każdym kolejnym miesiącem wydobywane są następne obiekty. Nikt jeszcze nie wie, jak wiele tajemnic kryje przed nami to fascynujące miasto. Dziękuję za uwagę. Ten podcast był dla mnie przyjemnością. Jeżeli macie swoje propozycje tematów do poruszenia, jestem otwarty na takowe. W ostatnim czasie odpoczywam od historii Polski, która zgarnęła jak na razie kilkaset tysięcy wyświetleń i chcę wrócić do starożytności. Mam swoje plany co do premier, ale być może coś podrzucicie. Przypominam w tym miejscu, że materiały na moim kanale dzielą się na podcasty i filmy. W podcastach stawiam nacisk na warstwę dźwiękową, chcąc przekazać Wam jak najwięcej informacji na dany temat w przystępnej formie. Filmy natomiast, których jest tu już bodajże około 100, to wypełnione animacjami i vlogami treści, które siłą rzeczy zajmują więcej czasu. Materiały, które ciężko zanimować, warto puścić jako podcast. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie proszę łapkę oraz komentarz. Jeżeli chcecie oglądać bądź słuchać moje treści, kliknijcie przycisk subskrybuj po to, aby otrzymywać informacje o przyszłych premierach. Przypomnę tylko, że sponsorem dzisiejszego odcinka była aplikacja BookBeat, która oferuje Wam tysiące audiobooków i e-booków. Dzięki BookBeat możecie słuchać swoich ulubionych oraz całkiem nowych książek, kiedy tylko chcecie, na swoim telefonie lub tablecie. Z kodem Historyczny Top dostajecie 30 darmowych godzin, które możecie wykorzystać przez 45 dni od aktywacji w abonamencie BookBeat Basic. Oferta jest ważna do końca lutego 2023 roku. Zarejestrujcie się i zacznijcie przygodę z BookBeat. Link do prostej rejestracji znajdziecie w opisie odcinka. Polecam Wam oczywiście książki historyczne, na przykład Sztukę Wojny, najstarszy traktat wojskowy na świecie, autorstwa Sun Tzu, inspirujące biografie i mojego ulubionego Wiedźmina. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia niebawem.